Dzień dobry Państwu. Witam Państwa ponownie i tak jak obiecałam w poprzednim naszym odcinku, spotkaniu, spotkam się z Państwem i wtedy po prostu, załóżmy, zdecyduję się na jakiś tam kolejny krok. Co to będzie, wówczas jeszcze do końca nie wiedziałam, ale napomknęłam coś mniej więcej na temat sukienki. Więc jednak zostałam przy tym i po prostu zaczęłam się za robienie. Zaczęłam po prostu wykonywać sukienkę na szyderków. Więc cóż, zakupiłam tę rwódkę, oczywiście taki chciałam. Jest to taki kremowy, nie jest to czysta biel. Jest to taki kremowy kolor, gdzie po prostu uważam, że przy odpowiednim podbiciu, prawda, jakieś białej podszeweczki czy haloczki, będzie się to fajnie miało. I cóż, postanowiłam, że jednak zrobię to dwoma wzorami, z tego względu, żeby troszeczkę tak wzbogacić, urozmaicić, prawda? Więc cóż, do sukienki, tak jak podobnie w swetrze moim, tym poprzednim, który robiłam, wykonałam, prawda, półsłupkami. Półsłupki na wysokości około 10 cm dołem, prawda? To będzie dół mojej sukienki. Pozostałą część zaczęłam wykonywać ażurkiem. Są to dość spore oczka, które jeszcze po rozprasowaniu się powiększą, ale o to w zasadzie mi chodziło. Czyli praktycznie, prawda, dół nieco różni się od pozostałej części. Nie wiem, jak to Państwo widzą, ale mniej więcej tak to będzie wyglądało. Oczywiście po rozprasowaniu będzie to miało zupełnie inny efekt, prawda? Będzie to wszystko takie gładkie. No, myślę, że i odpowiednio dopasowane do mojej postury. No cóż, no właśnie jestem już na takim etapie. No, sukienka niestety ma długość troszeczkę inną niż swetery, więc zajmie mi to na pewno dużo, dużo więcej czasu. Poza tym co? No, sukieneczkę również będę chciała wykończyć właśnie w ten sam sposób, jak mam dół, prawda? Czyli z półsłupkami. Podobnie jak w sweterku, dookoła, prawda? Nie wiem, jeszcze nie mam jeszcze jakiejś koncepcji na temat mojego dekoltu, czy ona będzie bardziej pod szyjkę, czy ona będzie bardziej wycięta. Tego jeszcze nie wiem. Rękawek na pewno będzie długi. Z tym, że nie wiem jeszcze, czy zacznę go tak jak poprzednio z góry robić w dół, czy po prostu zacznę z dołu, prawda? I ku górze. Jeszcze nie wiem, muszę zdecydować, ale to zobaczę w trakcie po prostu robienia, jak to się będzie miało w całości, ponieważ to będzie cały ażur, tylko doły będą półsłupki, więc nie wiem po prostu jak będzie lepiej, więc jak już dojdę do tego momentu pachy, to znaczy jak już ukończę przód i tył, wtedy będę wiedziała, czy robić to po prostu od dołu, czy od góry, jak to się będzie miało do całości. I co jeszcze? Aha, no i rękawek też będę chciała mieć właśnie wykończony półsłupkami, prawda? Czyli w ten sam sposób, czyli jak złożę, załóżmy, rękaw, to mniej więcej będzie to takiej szerokości, prawda, tutaj gdzieś, o. Czyli ten mój rękaw będzie wyglądał w ten sposób. Będzie miał ściągacz, załóżmy długości jakieś 10 cm i do góry, i cały rękaw będzie ażurem. No myślę, że to będzie fajna sprawa. Już to widzę, wydaje mi się, że to jednak fajnie. I cóż, no i właśnie zamierzam zrobić sobie po prostu sukieneczkę, prawda? Jest jeszcze sezon letni, zresztą taką sukienkę, płaszczyk, i można jej jesienną porę założyć, prawda? Bo zakładamy gdzieś tam jakąś tą haleczkę, płaszczyk jakiś tam dłuższy, prawda, czy co tam mamy, jakieś tam wdzianko. I spokojnie można takie coś włożyć na siebie. Poza tym, no co? No różnego rodzaju jakieś imprezy, prawda, czy jakieś party, idziemy gdzieś tam, prawda, wychodzimy. Taka sukieneczka równie nadaje się na taką imprezę, więc wydaje mi się, że jest taka funkcjonalna. I że po prostu, no, spełni swoją rolę w moim przypadku. Że po prostu, że efekt końcowy tego mnie usatysfakcjonuje i będę mogła to spokojnie
bez jakichś tam krępacji, czy bez jakichś tam innych sytuacji nosić. No cóż, no to tyle na dzisiaj, bo nie będę się dzisiaj wywodziła za bardzo z tego względu, że no w zasadzie nie ma już o czym, bo robimy podobnie to jak swetery, prawda? Więc co? No robimy ten dół, prawda? No to wykończenie musi być jakieś estetyczne w miarę, prawda? No i prosto do góry. Tam oczywiście lekkie wcięcie w talii, żeby to podkreślić ją, prawda? Walory swoje, żeby bardziej podkreślało, prawda? No i cóż. No i w zasadzie tutaj tą górę robi się tak samo jak w sweterku, więc nie będę tego już Państwu na nowo tłumaczyła, bo już było to wyjaśnione w poprzednim odcinku, więc nie będę już zanudzała w tym momencie. No cóż, zachęcam Państwa do wykonywania w dalszym ciągu na jakichś takich właśnie robótek, które dają nam satysfakcję, która po prostu w jakiś sposób urozmaici nam czas, prawda? Więc i wygospodarowany jakiś tam, że po prostu no nie nudzimy się, prawda? Więc jeżeli ktoś ma takie zamiłowania, prawda, do tego typu rzeczy, bądź no lubi robić, prawda? No to nawet nie muszę zachęcać specjalnie, bo wiadomo, że Państwo pewnie sięgacie, bo to szydełko czy drugie i sobie tam wykonujecie, prawda? Cokolwiek. Natomiast no, jeśli chodzi o z kolei o tych laików, że tak powiem, którzy no, początkują, którzy po prostu jeszcze nie robili, nie mieli okazji robić, a chcieliby, warto próbować, nie jest to trudną sztuką, nie jest to nic naprawdę no, trudnego, jeśli chodzi o wykonanie. To jest kwestia tylko cierpliwości, bo trzeba nakłubać te oczy, prawda? Trzeba tego pilnować i trzeba ciągle przeliczać, czy one się zgadzają, czy nasza liczba oczek się zgadza, czy się gdzieś nie powiększyła w którymś momencie, czy się nie zmniejszyło, prawda? Czy jeżeli wrabiamy jakieś wzory, to też należy liczyć oczka. No bo wrabiamy jakieś ten wzory, prawda? I coś on tam nam przedstawia. Więc skoro coś ma nam przedstawiać, więc wizerunek załóżmy czegoś tam, czy wzór jakiś tam ażurkowy robimy, należy też liczyć oczka, bo gdzieś tam w którymś momencie spuszczamy, prawda, w którymś dodajemy, narzucamy, czy jeszcze inne rzeczy, prawda? I trzeba tego pilnować. I to jest też takie, no, bardzo skupiające uwagę. I wydaje mi się, że no jest takie bardziej umysłowe niż fizyczne, prawda? No trzeba cały czas myśleć o tym, co się tam robi. Cóż jeszcze? No a jeszcze się pochwalę Państwu właśnie. Dzisiaj wykonałam jeszcze oprócz tego właśnie sweterka, ponieważ jeszcze z tą dużo włóczki. Nie sądziłam, że szydełko jest tak wydajne, że po prostu nie potrzebujemy aż tyle nici jak na drutach, że po prostu gdzieś tam robimy i tej włóczki ciągle mało. Wykonałam jeszcze jeden berecik sobie. Teraz Państwu to pokażę, bo ja mam odłożonego gdzieś tam z boku, więc za chwilkę tylko sięgnę po niego. No właśnie już jestem. Trochę na łóżku niewygodnie, no nie mam warunków na to, żeby po prostu w inny sposób Państwu cokolwiek tam demonstrować czy pokazywać, prawda? Więc cóż, no taki wyraźnik właśnie zrobiłam, nieco większy od poprzedniego, no niebieski, już słupeczkami teraz robiłam, całego zrobiłam słupkami, jedynie wykończyłam rondo, ten, przepraszam, otok, sam otok, prawda, czyli to tutaj, tą część, która nachodzi na czoło, prawda, czyli to, co nam trzyma, ta przepaska, wykonana jest półsłupkami. No jak Państwo widzą, no i tak ten bracik wygląda, było wyprasowanie już, prawda? No ciężko tutaj światło odbija i tak nie bardzo, nie wiem czy to będzie widoczne i czy po prostu Państwo będą mogli to bardziej, będę mogła to bardziej zaprezentować. No mniej więcej tak to wygląda, taki bardziej ażurkowy, prawda? Chroniący oczywiście przed jakimiś tam wiatrami i tak dalej. Nie jest taki ciepły, no, znaczy ciepły. Ciepły jest ogólny, bo to sama wełna, to już jest to. Ale oczek nie ma takich zbitych, tylko właśnie takie luźniejsze, ażurkowe, prawda? Czyli już troszeczkę inne. No i tak jak tutaj mówiłam wcześniej,
ten otok jest właśnie wykonany. Ten otok sam wykonany jest z półsłupków, prawda? No, czyli po założeniu, no mniej więcej jak to wygląda. On jest nieco, no troszeczkę większy od tego poprzedniego, prawda? Ma troszeczkę większy ten, no troszeczkę większy ma, jakby to powiedzieć, no, tą czapę ma większą, prawda? Większe jest to manewru jakieś tam. No i prawda, już inaczej się to układa. No cóż, można to, tak jak mówiłam, można to gdzieś tam na bok, prawda, sobie to w ten sposób zakładać. Tak jak wcześniej Państwu mówiłam, można to co? Można, no tak jak też jeszcze poprzednim razem wspominałam, można to gdzieś tam na tył, prawda, że zarzucamy i tej beretki tam z tyłu mamy sporo, prawda? Czy to mamy koka, czy coś, zawsze się nam fajnie tam schowa w tym berecie. I nie ma po prostu takich, no jakby to powiedzieć, jakichś tam niedogodnych sytuacji, prawda? No berecik taki jest, no troszeczkę inaczej może jest mieć ten niebieskim, bo jednak czerwony chyba jest zdecydowanie lepiej. Natomiast myślę, że nawet może spróbuję w tą drugą stronę trochę, w tą stronę, tu właśnie spróbuję w ten sposób, tak jakoś go ułożyć. Przed kamerą jest troszeczkę niewygodniej i po prostu nie widzę tak tego, ale gdybym na przykład schowała grzywkę w tym momencie, podejrzewam, że jeszcze i muszę zarzucić, bo niestety no, ten wercik jest troszeczkę taki duży, ale to nic, inaczej to zrobimy. Zrobimy to w ten sposób, że ja sobie ją po prostu na czoło naciągnę, ten wercik. A z tyłu mam kucyka, więc to też troszeczkę, no że tak powiem, trochę przeszkadza tam, prawda? Bo jednak ta opaska jest tutaj dość taka, no powiedziałabym, no taka obcisła, prawda? I ten kucyk jak tam z tyłu jest, ta gumka dosyć, prawda, gruba, więc tam coś przeszkadzało. No już jest teraz, w tym momencie już jest dobrze. Już jest dobrze, no więc mniej więcej tak to wygląda. No myślę, że niezły komplecik, jeśli chodzi o to, żeby po prostu no cóż, dopasować to właśnie do tego sweterka, prawda? I całkiem niezły zestaw. No proszę, tak to wygląda mniej więcej. No wydaje mi się, że nie jest to źle, że jest to, no chyba dobrze, pomimo to, że jest nieco większy troszeczkę ta czapa. Ale jest nieźle. No więc właśnie, można to w taki sposób to właśnie sobie gdzieś tam no, zakładać, prawda? Co jeszcze? Tak, żeby Państwu specjalnie już to nie przemówię, tylko już Państwo na temat beretki coś tam wiecie, więc nie będę, prawda? O, można to zrobić w ten sposób, że założymy sobie to tak, jak tą czapę zakładałam, prawda? W ten sposób. Oczywiście po poprzednim tam jakimś no, ułożeniu tych włosów, prawda? Bo wiadomo, że w tym momencie ja nawet tutaj nie mam takiej możliwości, żeby coś tam z nimi robić. One się troszeczkę tak no, deformują, zniekształcają i tak dalej, więc ciężko nawet ułożyć na fryzurę, sama grzywka nawet, prawda? No ale tak to wygląda. Nie jest to źle. Wbrew pozorom. No i całkiem sympatycznie. I już mam jakieś tam berecik, prawda, z tyłu. W tą stronę możemy sobie, czy w tą stronę po prostu tą czapę przesuwać i możemy to ewentualnie na tył, prawda, w ten sposób. No jest to niezła sprawa i no, zachęcam Państwa do robienia takich rzeczy. No tak to mniej więcej wygląda i myślę, że po prostu, że będzie dobrze. No, troszeczkę tutaj te włosy nie tak się układają, może jakbym chciała, bo jednak, ale generalnie, no, nie jest to źle, ale muszę zwiadać, bo jest dzisiaj tak ciepło, że one mi po prostu grzeją i już mam cały czas spocony gdzieś tam szyję i mnie to po prostu, no, przeszkadza trochę. Zgrzana jestem, czy ciepła czapa, czy ciepła czapa.
No i cóż, no i tak niebaraciki sobie zakładamy, prawda? No czy my sobie to zrobimy jakoś tak, prawda? No różnie można nosić. Tu mam taki oto, który właśnie trzyma nam ten berecik i mamy pewność, że nam nie spadnie. No, nasuwając to na kurczę na czoło, prawda? No fajnie. Nie jest źle, nie jest źle, więc ja sobie tutaj jeszcze raz to nałożę gdzieś, na tym spróbuję, prawda? Przerzucić, no i można to różnie, no tak jak teraz na przykład, no nie jest źle, prawda? Nie jest źle, tak szybko mamy troszkę taka, no dobra, okej, tak mniej więcej to wygląda, tak bym to widziała. No z tej strony nie nasunęłam sobie też na ucho, no ale tak. Może to być w ten sposób zakładane. Tak jak mówię, nie jest to źle, nie jest to źle. No tak śmiesznie, zabawnie trochę, ale myślę, że no, przy jakimś tam ułożeniu tych włosów, związaniu, czy spięciu w koka, czy w jakiś inny ten sposób, prawda, no, da nam pożądany efekt i będziemy po prostu zadowoleni z tego, prawda? No jak na razie jestem. No i w zestawieniu ze sweterkiem, prawda, ta czapa plus jakaś tam, no załóżmy do sweterka, no jakaś tam, prawda, apaszka, która nam też w jakiś sposób tam, prawda, doda jakiegoś tam uroku, prawda, i już będzie fajnie. Nie no, myślę, że nie jest to złe i proponuję, żeby Państwo sobie też coś takiego zrobili, jeżeli potrafią. Nie, to po prostu zakupili w sklepie, no bo cóż nam pozostaje, skoro nie potrafimy, prawda, sobie zrobić. No, zdani jesteśmy po prostu na to, co jest w sklepach. Chociaż no wybór, tak jak wcześniej wspomniałem, jest naprawdę niesamowity i jest duży i można wybierać do woli w kolorach, w wzorach i w ogóle w czym tylko się da, prawda? W firmach, jakie tylko i naprawdę są fantastyczne rzeczy. No cóż, zdejmę ten bercik, nie mogę wyjść, tak naprawdę ciepło już jest, która godzina? Pół 11, nadal jest ciepło, jest tak nagrzany, że po prostu no nie mam czemu tu oddychać. I cóż, no i właśnie jestem w trakcie robienia tej sukieneczki. No i myślę, że będzie. Już jestem zadowolona, choć jeszcze dopiero jestem na tym etapie. Dopiero mam, no niestety, przerobiono jakieś, nie wiem, jakieś 40 cm szerokości na długości, więc no to jest niewiele w porównaniu do całości, gdzie sukienka, załóżmy, przed kolanko, prawda? Sweterek miałam do bioderka, więc tu jeszcze dodatkowo z jakichś pół metra trzeba więcej dorobić. No i kurczę, tak to mniej więcej wygląda. Gdzieś się szydełko moje zapodziało właśnie. Zastanawiam się teraz, gdzie. No, ale prawdopodobnie się za chwilę znajdzie. Gdzieś ona musiała mi po prostu spaść, jak przenosiłam laptopa. No dobra. No cóż, ja będę się z Państwem żegnała. No nie chcę, prawda, tutaj Państwu już przynudzać, zanudzać tym, bo no wiadomo, że już Państwo coś wiecie na temat właśnie berety. No chciałam tylko się po prostu pochwalić, że no dostałam dosyć dużo tej włóczki jeszcze i tak sobie myślę, a no może wykorzystam na coś. A zrobię berecik sobie w innym kolorze, to już będę miała, prawda, dwa bereciki, czerwone i niebieskie, więc mogę nawet sobie w zestawieniu ze sweterkiem na zmianę, prawda, mogę sobie złożyć do niebieskiego swetra ten czerwony berecik, który będzie równie dobrze pasował. No i mogę mieć sobie niebieski, prawda? Więc mogę sobie dowoli wybierać bereciki, jakie będę chciała tylko, prawda? Czy to taki będzie, czy to taki, czy to inny. A ponieważ w Anglii często są wietrzne dni, najczęściej właśnie gdzieś tam, jak się jedzie nad morze, na plażę, tam często właśnie wieją wiatry. I zresztą no nie tylko, bo tutaj w mieście również, tu gdzie mieszkam, więc takie nakrycia głowy są, no, konieczne, prawda? I no i cóż, ja będę Państwu więcej. No nie chcę już tutaj zamówić, prawda? Fajnie. No jestem zadowolona z tego sweterka. Zadowolona jestem z tego bercika, naprawdę. No rzeczy, które no nawet fajnie wychodzą mi. Niech być, jeszcze raz pokażę Państwu, jak wygląda mój berecik. Tak jak już wspomniałam, jest on już zrobiony troszeczkę inaczej, takim ażurkiem, słupkami właściwie. No i po rozprasowaniu te słupaczki zrobiły się takie, że te oczka się powiększyły. I no ma to taki właśnie, no troszeczkę charakter.
Oczywiście i ozdobny, to jest raz. No bo berecik z pozoru wydaje się, no taki dziurawy, co to za beret, nie? W takie dziury. Ale co? Raz, że to jest wełna. Poza tym, nawet jeżeli są te dziury, to one nie powodują tego, że nam wieje w uszy, bo sama ciepłota tego po prostu beretu jest tej wełny taka, że daje nam to ciepło. Ona, to, że są tam jakieś dziurki w tym, to w niczym nie przeszkadza. A daje tam jakiegoś uroku, prawda? Ozdabia po prostu nas w jakiś tam sposób, upiększa i co? I równie chroni przed tymi wiatrami czy czymś tam, prawda? Gdzie nie, bezpośrednio nie wieje nam po głowie. No i co? Poza tym, no tutaj ta przepaska, tak jak mówiłam, ten otok wykonany jest z półsłupków. Więc widzą Państwo, że dosyć gęsto, prawda? Pomimo to, że też po rozprasowaniu jest to taki ażurek się zrobił, nieco mniejsze są troszkę, ale naprawdę nie przeszkadza niczym i równie dobrze chroni. Więc to, że berecik jest tam ażurkowy, czy jakiś tam, no, ażurkowy, prawda? Ażur najczęściej ma jakieś tam dwie oczka. Więc w tym momencie naprawdę nie wieje, bo sama ilość tej wełny, którą tu mamy, blisko motek, powoduje to, że ciepło nam w głowę. Więc to, że są dziurki, niczym naprawdę nie przeszkadza. No i cóż, ja będę z Państwem się żegnała, więc jeżeli będę już tam na jakimś etapie tej sukienki, a być może, no jak już no, ukończę, no trudno jest mi powiedzieć w zasadzie, no bo tutaj już w zasadzie nie ma co tłumaczyć, bo robimy podobnie jak sweterek, z tym, że długość jest inna, prawda? Więc to tylko po prostu kwestia na długości i to wszystko. Więc ja z Państwem się pożegnam, było mi bardzo miło móc z Państwem podzielić się swoim jakimś tam swoimi jakimiś tam opiniami, czy załóżmy jakimiś swoimi rzeczami, czy po prostu no, omówieniu kilku kwestii jakichś tam. Podzielić się z tym z Państwem i po prostu no, zachęcić do wykonywania tych rzeczy. Naprawdę dają dużo satysfakcji i radości. A jeszcze jak nam się to uda i możemy w tym wchodzić, więc no jest to naprawdę coś fantastycznego. No to ja z Państwem się już pożegnam i do zobaczenia, do następnego spotkania.